Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, jest naszym pierwszym gościem. Kłaniam się nisko, panie prezesie. Dobry wieczór. Kłaniam się, panie rektorze, kłaniam się państwu. Mamy, panie prezesie, doskonałą okazję, żeby podsumować pewną rzecz, która będzie miała miejsce już w momencie, kiedy trochę powódź staje się mniej dramatycznym wydarzeniem, jeśli chodzi o pogodę i skutki dla południowo-zachodniej części Polski, aczkolwiek całkiem o powodzi zapomnieć nie możemy. Natomiast padły bardzo szybko podczas tej kulminacyjnych wydarzeń związanych z powodzią deklaracje, które związane są z umorzeniem bezzwrotnym darowaniem rat kredytów mieszkaniowych dla tych osób, które są w powodzi poszkodowane. I teraz, czy to jest tak, że w tej chwili instytucje finansowe pracują nad tym, żeby wdrożyć to rozwiązanie, które padło z ust rządzących, czy jest jakieś inne rozwiązanie, które to rozwiązanie rządzące uzupełnia, czy jest dwa w jednym? Proszę nam to wyjaśnić, ponieważ z punktu widzenia i osób fizycznych, i przedsiębiorców to jest niesamowicie szalenie ważne zobowiązanie to w stosunku do banków. Panie rektorze, więc formalnie mówimy o dwóch różnych rozwiązaniach, aczkolwiek całkowicie ze sobą spójnych. Rozwiązanie rządowe, propozycja, która aktualnie trafiła do Sejmu w ramach pakietu różnych zmian ustaw związanych z powodzią, przewiduje rzeczywiście umorzenie do 12 miesięcy rat kredytu hipotecznego. Oczywiście dotyczy to tych obszarów objętych żywiołem powodzi, a więc z natury i z istoty rzeczy dotyczy tylko jednego kręgu kredytobiorców. Nasze rozwiązanie w postaci tak zwanego fachowo ujmowanego moratorium, czyli mówiąc prostym językiem zasad odroczeń spłat rat kredytu, obejmuje znacznie szerszą grupę kredytobiorców. Jeśli chodzi o osoby fizyczne, obejmuje nie tylko kredytobiorców hipotecznych, ale także szereg kredytów konsumpcyjnych, gotówkowych, udzielanych po prostu dla osób fizycznych. No i przede wszystkim obejmuje także mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Obejmuje także osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą i dotyczy w odniesieniu do przedsiębiorstw bardzo szerokiego grona kredytów, w zasadzie wszystkich, to znaczy obrotowych, inwestycyjnych, produktów odnawialnych, kredytów w rachunku, kredytów kart kredytowych, a także, co bardzo ważne, banki funkcjonują w ramach grup finansowych, gdzie funkcjonuje szereg firm leasingowych i faktoringowych, więc w ramach grup kapitałowych, gdzie bank posiada firmę leasingową czy faktoringową, będzie to dotyczyć także produktów leasingowych i faktoringowych. Czyli to, panie prezesie, jednym słowem mówiąc, tutaj pojawia się w tym memorandum. Przyjaciół w reżyserce poproszę, żeby pomogli nam pokazać to memorandum, dlatego że towarzyszy słowom pana prezesa absolutnie w ogóle pewien też komunikat, który na stronie głównej instytucji, którą zarządza pan prezes, został umieszczony, ale to jest szalenie ważne, że nie chodzi nam tylko i wyłącznie o klientów detalicznych, tylko także osoby, które mają nawet tą drobną działalność gospodarczą. Ja o to tak celowo pytam, panie prezesie, z racji tego, że tu się bardzo szybko pojawiło podczas powodzi taki, no, wręcz w ogóle wołanie o pomoc tych przedsiębiorców, którzy mają w tej chwili do spłaty raty wynikające z kredytów inwestycyjnych, czy właśnie mają zadłużenie w rachunkach bieżących, a nie będą mieli w tym momencie takiego wpływu, wpływu pieniędzy, czy też przychodów. I teraz wyjaśnijmy może jedną rzecz jeszcze, bo tutaj przy tym mechanizmie umorzenia kredytów, rat kredytów mieszkaniowych, wiemy, na czym to ma polegać. Ma być umorzenie. Natomiast tutaj to ma polegać na tym, że bankowcy będą z każdym z takich klientów musieli na nowo ustalać właśnie warunki czego? Odroczenia, warunki w ogóle zmiany jakoś zasad, harmonogramy płatności? Już mówię, panie rektorze, nasze rozwiązanie jest trochę zbliżone do wakacji kredytowych, popularnie pod tą nazwą występujących. Jest też rozwiązaniem w zasadzie analogicznym do rozwiązania, które funkcjonowało z bardzo dużym powodzeniem w trakcie pandemii. Przypomnę, sektor bankowy wówczas uruchomił bardzo szybko, w zasadzie jeszcze w marcu 2020 roku, program właśnie tak zwanych moratoriów, które okazały się bardzo dużym sukcesem. Wówczas skorzystało z niego ponad 1 200 000 klientów, w tym blisko 200 000 przedsiębiorców. Szkielet tego moratorium
dla powodzian, o którym dzisiaj mówimy i które dzisiaj ogłaszaliśmy, opiera się dokładnie na tamtym rozwiązaniu. Oczywiście uwzględnia specyfikę związaną z tą sytuacją, a więc jest oczywiście ograniczone terytorialnie tylko dla tych regionów objętych klęską żywiołową, mhm, i oczywiście dla tych osób na tych terenach, które rzeczywiście doznały strat finansowych, ale jakby konstrukcja tego moratorium jest w zasadzie, jeśli chodzi o szkielet, taka sama. Mówimy zatem o odroczeniach spłat raty kredytu. Te raty kredytu po prostu przechodzą na koniec harmonogramu spłaty, no więc jest to ulga podobna do tej, którą znamy właśnie popularnie pod hasłem jasne wakacje kredytowe. I panie prezesie, tutaj dodajmy jedną rzecz, czy proszę nie poprawić, bo wyczytałem w tym komunikacie, że to się będzie działo na wniosek. No trochę mi się wydaje mało prawdopodobne, żeby ktoś wniosku nie chciał takiego składać, jeżeli jego biznes nie funkcjonuje, ale, że tak powiem, z urzędu to się dziać nie będzie. Jak nie było wakacji kredytowych takich z automatu, tylko na życzenie, tak i tutaj ci przedsiębiorcy i osoby fizyczne powinny złożyć wniosek. Tak, oczywiście, no, wniosek jest konieczny zarówno tutaj w naszym rozwiązaniu moratorium, jak i w tym rozwiązaniu, które rząd przewiduje dla kredytobiorców hipotecznych. No, pomoc musi być zainicjowana wnioskiem kredytobiorcy. To panie prezesie, już na sam koniec. Jak ktoś nas teraz ogląda i odnajduje się w tej historii, znaczy niestety jest poszkodowanym w wyniku powodzi, to będzie uprawnione, jak my powiemy w tej chwili, że powinien jutro, bo dzisiaj pora trochę późna, szukać w ogóle kontaktu ze swoim tam doradcą, tym firmowym. MSP mają takich bardzo często osoby dedykowane do obsługi właśnie sektora MSP, czy też w ogóle z taką osobą, która zajmuje się obsługą w ogóle kredytów prywatnych, albo z jedną i drugą osobą, jeżeli te zobowiązania są mieszane. Że to już działa, że to nie mamy co czekać na to, co Sejm uchwali, bo tam dzisiaj patrzyłem, że parlament w ogóle pracuje nad specustawą, więc akurat te urzędowe 12, które zostało zapowiedziane przy kredytach hipotecznych, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie uchwalone. A czy w innych sprawach już w tej chwili można te kontakty inicjować i korzystać z tego rozwiązania? Tak, to po pierwsze, jeśli chodzi o te kredyty hipoteczne, no to oczywiście to rozwiązanie ustawowe, jeśli zostanie uchwalone, no to ono z natury rzeczy będzie miało pierwszeństwo nad naszym moratorium. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o pozostałe grupy osób fizycznych i przedsiębiorców, rzeczywiście trzeba kontaktować się indywidualnie z bankiem. Nie chcę wchodzić może w bardzo zawiłe szczegóły, ale ten nasz dokument w postaci moratorium, on musi podlegać specjalnej procedurze zatwierdzenia przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Dopiero wówczas ma moc prawną, ale dobrą informacją jest to, że bankowcy zdecydowali, iż nie będą czekać na ten formalny dokument zatwierdzenia i będziemy już uruchamiać te moratoria w oparciu w istocie o dokument, który formalnie nie został jeszcze zatwierdzony. Dlatego odsyłam indywidualnie do banków, dlatego że tutaj banki indywidualnie będą podejmować decyzję o uruchomieniu tego moratorium jeszcze na bazie, no, de facto, rzekłbym, projektu, tak, bo moc jasne formalną tego dokumentu będziemy mieć dopiero z chwilą zatwierdzenia go przez Europejski. Panie prezesie, mamy bardzo mało czasu, a jeszcze jedno pytanie potrzebuję szybkiej odpowiedzi, mianowicie, czy tam jest jakiś limit, tak jak tu mamy te 12 miesięcy, tutaj to jest indywidualna sprawa, czy z góry jakaś kwota tych ilości tych płatności będzie objęta tym moratorium? Bardzo dobre pytanie, panie dyrektorze. 3 miesiące. Na razie przewidujemy 3 miesiące odroczeń spod raty kredytu, ale wyraźnie zastrzegliśmy, że w zależności od oceny sytuacji będziemy przedłużać to moratorium na kolejny okres. Bardzo dziękuję. Dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, był z nami. Dziękuję za spotkanie.